Witam serdecznie na kanale Iwita Rod. Raczki, moje drogi, kochane, cześć i wisi kłania. To czytanie dla Was na czerwiec 2024 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały, zrezonowały, więc bierzcie to, co bierzcie do siebie to, co z Wami, no, jakby współgrało. A to, co nie, zostawcie innym, dobrze? Przy tej okazji chciałabym Wam ślicznie podziękować, że jesteście ze mną, że komentujecie filmy. Po prostu pokazujecie, że jesteście. Każda Wasza obecność, każda forma, jaką okazujecie swojej obecności dla mnie, jest bardzo, bardzo cenna. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, oczywiście i Ciebie bardzo zapraszam na to, byś subskrybował mój kanał. Możliwe, że i Ty znajdziesz coś dla siebie. Dobrze, zobaczmy, Raku, co tutaj wyrocznia chce Ci powiedzieć na ten miesiąc. Nowe życie. No pięknie. Nowe życie, czyli jakieś nowe przedsięwzięcia, coś nowego do Ciebie przychodzi. Nowe życie, coś się kroi nowego w czerwcu. Coś, czego jeszcze w Twoim życiu nie było. Wiecie co, fajny tekst jest w książeczce. Muszę Wam go przeczytać. Akurat na tą porę roku. Przesłani wyroczni, kiedy wiosna budzi świat dookoła i w sobie, odczuć można radość i podekscytowanie. Z dnia na dzień drzewa zakwitają, ptaki wracają do domu i śpiewają swoją cudowną pieśń, a przyroda niesie z sobą wspaniałe obietnice. Cuda kuszą nas wszystkich. To jeden z tych momentów w Twoim życiu, kiedy nowe pomysły Cię inspirują, a nowe możliwości dają nadzieję na spełnienie Twoich marzeń. W Twoim świecie wszystko jest w porządku i masz energię, której potrzebujesz, aby poczuć się odnowionym. Pozwól swojemu sercu zapełnić się entuzjazmem. Niech Twoje światło świeci, bo to czas szczęścia. Widzicie, jakie piękne przesłanie. Optymistyczne. Po prostu na wow. Aż chce się żyć, aż chce się wstawać całkiem rano i zaczynać każdy dzień na nowo. Właśnie z tym entuzjazmem, z tą nadzieją na lepsze jutro. No dobrze. A co karta opiekuńcza chce powiedzieć rakom? Inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. Czyli słuchajcie, czas na tworzenie, po prostu ten czerwiec to jest czas na tworzenie czegoś nowego. Czegoś, co przyniesie Ci szczęście, radość, no to na co liczysz. Więc ja się bardzo cieszę, Raku. Zobaczmy jeszcze, co tutaj Tarot chce powiedzieć rakom na ten czas. Uzupełnię niejako to całe przesłanie. Wiecie co? No takie karty. As mieczy, as kielichów i śmierć. Słuchajcie, tutaj naprawdę stoicie przed nowym początkiem czegoś. Tutaj część z Was będzie inwestować, być może środki finansowe na giełdzie,
które dadzą Wam jakby w przyszłości nowe profity, tak? Część z Was będzie chciało założyć firmę, dajmy na to. Widzisz kogoś na horyzoncie, z kim będziesz mógł rozwijać swój biznes. A może widzisz kogoś na horyzoncie, kto wiesz, że ta osoba może Ci pomóc w jakiejś kwestii znalezienia pracy. Może zna jakieś fajne miejsca, gdzie możesz wyjechać na wakacje. Może chodzi o przeprosiny. Słuchajcie, cokolwiek to nie znaczy, to jest nowy początek. W Asie Mieczy, ja tu widzę rozmowę, ewidentnie taką, która będzie miała wpływ na Twoje decyzje. Masz okazję jakby wykorzystać wszystkie swoje możliwości, jakie przynosi Ci czerwiec, do tego, by właśnie zacząć się bardziej rozwijać. No te możliwości pomogą Ci w tym, tak? Śmierć to jest transformacja wewnętrzna. Śmierć to, wiecie, jeden cykl kończy się, kolejny zaczyna. I właśnie Ty jesteś w takim momencie w miesiącu czerwcu. Tak bym to widziała właśnie dla Ciebie, Raku. Więc ten czerwiec jest znaczącym miesiącem dla Ciebie. Ok, teraz zobaczymy, co od Ciebie odejdzie, co do Ciebie przyjdzie w miesiącu czerwcu, na co warto zwrócić uwagę. Zobaczcie, i znowu as mieczy mi się tutaj odwrócił. Karty są rozbiegane. Możesz być rozbiegany w czerwcu. Tak jakby Cię czas gonił. Kurczę, no. Tak jakbyś, nie wiem, chciał... No, tutaj widzę niecierpliwość. Tutaj widzę niecierpliwość roku taką, gdzie Ty widzisz to światełko na horyzoncie i chcesz już go sięgnąć. Już chcę, już, już. A to tak nie działa. No, co u raka? Kurczę, co u raka w miesiącu czerwca? Co u raka? No, karty się uspokoiły. I bardzo dobrze. I dobra, będziemy tutaj rozkładać. Proszę o chwilę cierpliwości, raczki. Wszystko Wam wyjaśnię. Zobaczymy, co tutaj się będzie chciało pokazać dla Ciebie na czerwiec. Oczywiście. Potem zobaczymy, co w miłości, w pracy. Ok, ale po kolei. Co od Ciebie odchodzi? Mamy paździa kielichów. Paź kielichów. To jest karta, gdzie widzicie chłopca z kielichem w ręku. Ma przed sobą obraz osoby, na której mu zależy. Chce pewnie zaproponować coś. Jakieś spotkanie, chociaż jest bardzo nieśmiały. No, co od Ciebie odchodzi? Powiedziałabym, że ktoś już zaproponował Ci coś. Być może spotkanie. No, jaki to był cel? Jaki cel spotkania? Może i miłosny, ale też może być zawodowy. Przyjacielski. No ale dobra, rozwijamy temat. Słuchajcie, przychodzi, macie możliwość wyjazdu. Nie wiem, czy podpisania umowy.
to dla części z Was, do kogoś z przeszłości albo odcięcie się od przeszłości. Będziesz miał możliwość odciąć się od przeszłości. Mamy tutaj szóstkę kielichów, króla mieczy i ten rydwan. Rydwan, no, to są te nowe możliwości, nowe pomysły, które idą w świat. Być może u części z Was chodzi o wyjazd gdzieś planowany do kogoś, z kim dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś. Może jest w Twoim otoczeniu ktoś po rozwodzie. Może to być mężczyzna, może być to kobieta. A może to jest Twój ex-partner czy partnerka. W każdym razie tutaj ktoś komuś proponuje spotkanie w jakimś celu. Może chodzi też o sprawy rozwodowe, gdzie musisz wyjechać do innego miasta, w sprawie dzieci, tak? Jakieś rozdzielność majątkową. No dobra, patrzymy dalej. To jest ogólne czytanie, więc historii jest mnóstwo. Co do Ciebie przychodzi? Oczekiwanie na coś. Będziesz oczekiwać, czyli już tutaj na tym wyjeździe, na tym spotkaniu dokonasz jakichś wyborów. Być może była jakaś rozmowa w sprawie. I tutaj każdy rak będzie główkował, o co chodzi. Bo może być to, no, może chodzić o nową pracę. Nowy gdzieś wyjazd, być może za granicę. Chociaż u części z Was możesz oczekiwać na rozwiązanie ciąży. No, zobaczmy, jak to się wszystko ułoży. Wiecie co, przyjdzie coś, jakaś sytuacja przyjdzie z... niezależna od Ciebie, wszechświat coś Ci podeśle, jakąś informację, jakąś osobę. Przyjdzie z kielichem, przyjdzie, to tak jakbyś czekał, to na co czekasz, przyjdzie do Ciebie, ale zupełnie z innej strony niż Ci się wydaje. Nie będziesz potrafił, czy nie będziesz potrafiła przyjąć tej informacji, ponieważ nie będzie zgodna z Twoimi oczekiwaniami. Już tutaj nie będę się rozwijać co do historii, ale tutaj główny taki, no właśnie główny przekaz tutaj jest taki pokazany. Na co warto zwrócić uwagę? A z buław na swój ogień wewnętrzny, na to, co do Ciebie przychodzi, te nowe możliwości, które spowodują, że będziesz mógł rozwijać się w jakiś sposób. To są nowe pomysły na coś, dla kogoś jeszcze nowa miłość. Możesz się zakochać w czerwcu. Także będziesz na rozdrożu dróg, raku. Będziesz miał jakiś orzech do zgryzienia. I to nie lada twardy. Na początku będziesz się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, ale ja to czuję, że diabełek będzie kusił. Diabełek jakby swoje dokona, tak? Czyli złamiesz te stare ramy
swoje stare przekonania, być może pójdziesz w coś nowego, zupełnie innego niż do tej pory i będziesz jakby realizować naprawdę coś zupełnie od samego początku. Tak jak tutaj widzimy Pazia była, w której mówi, pokazuje tą nową drogę, początek drogi. I jak dziecko pójdziesz w tą stronę, która cię będzie pociągała z odwagą i poczujesz, że to jest właśnie to. Co może ci zaszkodzić? Raku. As kielichów. Same asy u ciebie, słuchajcie. U raka. Co może ci zaszkodzić? Dopowiem sobie od razu. Dlaczego as kielichów może ci zaszkodzić? Ja mam wrażenie, że w twoim otoczeniu jest ktoś, no ktoś, kto no dobrze ci nie życzy. To jest złamane serce. Jeśli chodzi o nową miłość, to tak nie za bardzo. Może się na początku fajnie wydawać. Ta miłość może przyjść gdzieś w pracy. Może będziecie współpracować w jakiejś kwestii, ale tutaj będzie to zranienie. Oszustwo. To tak jakby twoje dobre serce ktoś chciał wykorzystać w jakimś niecnym celu. Może dlatego mamy tego diabła. Diabeł to też oszust, prawda? Diabeł kusi. Więc możesz być poddany raku właśnie, no, poddany próbie. Czy jesteś wierny swoim zasadom, czy też nie? Może być proponowany jakiś wyjazd do kogoś, służbowy. Może ci zaszkodzić, ponieważ możesz tutaj kogoś nowego poznać. Może ci zaoferować coś nowego, może pomysł na coś nowego. Ale to nie będzie szczere, więc może ci to zaszkodzić. Co może ci pomóc? Co może ci pomóc? Nietypowa karta to jest sądu ostatecznego. Co może ci pomóc? Twoja intuicja. To, co wypłynie z twojego wnętrza. Tu jest melodia, twoja melodia. Co może ci pomóc? Wiesz co? Wręcz poczułam to, że jeżeli będziesz raku, działał w zgodzie z sobą, grał własną melodię, to ty jakby niezauważenie, właściwie dla ciebie niezauważenie, będzie chciał ktoś cię oszukać, a ty nawet tego nie zauważysz. Bo będziesz odwrócony w innym kierunku. Mamy wieżę, czyli to, co było zbudowane na ruchomych piaskach, odchodzi od ciebie. Będziesz pod opieką sił wyższych. Myślę, że jesteś w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu.
zawiść ludzką, jakieś oszustwa, może ktoś czegoś ci zazdrości, może ktoś chce ci źle życzy. Chce osiągnąć coś kosztem ciebie, więc twojego zdrowia być może nawet. Co mi się nasunęło właśnie, nie wiem też dlaczego. Zobaczcie, tutaj jest szóstka denarów, czyli ta równowaga między dawaniem i braniem. Czyli dojdziesz do tej równowagi finansowej, czy nawet wewnętrznej. Ważne jest to, byś działał w zgodzie z sobą. I to, co zrobisz w tym miesiącu, będzie miał wpływ na twoje całe życie. No, na twoją ścieżkę. Jaka niespodzianka. Niespodzianka. Piątka denarów. Piątka denarów. Jaka jest niespodzianka? Ty, no właśnie miałam to powiedzieć. Wyrwiesz się z ubożenia. Nie wiem, czy ty nie masz wystarczająco środków finansowych. Być może do tej pory kłóciłeś się, jakby w domu była nerwowa atmosfera, więc każdy z was będzie w zupełnie innej sytuacji. Ale widzę, że tutaj się to zmieni. Będziesz miał okazję, no właśnie, to zależy od ciebie, czy ty chcesz ratować ten związek, ratować tą firmę, czy zostać w firmie, której pracujesz, jako pracownik normalny taki, wiecie, więc ale ty pójdziesz ze swoją gwiazdą, bo być może przyjdzie ktoś z pomocą, przyjdzie ktoś, kto pokaże ci inną drogę, niż do tej pory dążyłeś, czy dążyłaś. Może i ty, część z was, może to być w cesarzu, możesz to być ty właśnie, raku, mieć silną rękę, być decyzyjnym. Sprawiedliwym. Być może szefem firmy, być może ojcem, być może dziadkiem, nie wiem. Tutaj naprawdę jest ogólne czytanie. Ale ty będziesz wiedział, co zrobić, jak uratować ten świat, w którym jesteś. Pójdziesz za gwiazdą, pójdziesz za intuicją. I tutaj pokażą się te nowe możliwości dla ciebie, ponieważ jesteś pod opieką sił wyższych i one nie pozwolą ci jakby byś zrezygnował z czegoś, co jest dobre dla ciebie. Część z was może chcieć odejść od osoby, z którym nawet żyjesz lata i pójść za tą nową gwiazdą, więc każdy z was będzie w zupełnie innej sytuacji. Jaka jest rada? Mamy słoneczko. Zobaczcie, macie bardzo fajne te karty na czerwiec. Słoneczko będzie przyświecało. Będziesz miał możliwość spełniać swoje marzenia. Jeżeli chcesz zajść w ciążę, tutaj jest ta możliwość. Może długo na to czekałaś. Jeżeli chcesz poznać kogoś nowego do związku, pewnie się to wydarzy. Jeżeli szukasz nowej pracy, nowych perspektyw jakichś życiowych, tutaj to wszystko do ciebie przychodzi. No, jesteś tutaj, draku. Pokazuje się współpraca i to bardzo intensywna, która właśnie no, spowoduje, że ty już będziesz wiedział, że to jest właśnie dobra droga dla ciebie, którą podążasz. To będzie początek tej nowej drogi w miesiącu czerwcu. Dobra, zobaczymy teraz, co mają aniołki do powiedzenia raczkom na ten
miesiąc. Może macie pytanie do aniołów, więc zapraszam. Pomocni ludzie. Nie. Nie pomocni ludzie. Nie ma powodu do zmartwień. No, wiecie co? Wrzuciłam wam 3 karty. Bo tak mi jakoś ci pomocni ludzie nie pasowali. Ale zaraz było nie. Myślę, że sam sobie poradzisz w sytuacjach, nawet trudnych. Nie ma powodu do zmartwień. Dasz sobie sam radę. Bo jakoś tym, jakoś nie widzę, by ktoś szczerze chciał ci w czymś pomóc. Nie wiem, tak jakoś to tutaj czuję. Każdy ma swój jakiś interes, by ukraść. No dobra. Zobaczmy w takim razie, co w miłości i w pracy. W miłości i w pracy u raka. Boże, po co ja to tak składam? No dobrze. Słuchaj, pozbieram te karty. Okej. Miłość i praca. U raka na czerwiec 2024 rok. Podglądam. Dobrze, tu zobaczymy, co w miłości. A tutaj co w pracy u ciebie. W jakiej jesteś sytuacji, raku? No, mamy króla kielichów. Możesz to być ty, zobaczmy, o co chodzi. U króla kielichów. No. Zaraz sobie rozwiniemy. No proszę, tutaj się pokazuje sytuacja, gdzie u części z was może czekasz, aż dojdzie do rozwiązania ciąży, czyli dziecko może się pojawić w czerwcu. Możesz być tatą, który czeka, aż no, przyjdzie dzieciątko na świat twojej waszego dziecka, tak? Możesz być kobietą rakiem, która jest w ciąży i czeka na rozwiązanie, tak? Inna historia. Oczekujesz na wynik jakichś działań. Być może działasz w kierunku takim, by jeżeli jesteś w związku, by ten związek ratować. Chcesz rozmawiać, chcesz wybrnąć z jakichś ciężkich sytuacji, to ci się może udać w czerwcu. Tutaj wasz związek może rozkwitnąć, możecie razem snuć nowe plany, możecie rozwijać się przy sobie, tak wiecie. Dzięki partnerowi czy partnerce możesz wzbijać się do góry, tak?
ale też są związki, które się mogą rozpaść, gdzie nie będziesz widział możliwości jakby poukładania sobie wszystkiego. Mogą być jakieś kłótnie tutaj. Mimo dobrych chęci pójdziesz za zupełnie innym kierunku. Sam czy sama. I znajdziesz kogoś. Momentalnie jak odejdziesz od swojego partnera czy partnerki, jesteś, no może ktoś przyjść z przeznaczenia do ciebie. I poczujesz, że to jest właśnie to. Będziesz rozkwitać przy tej osobie. Będziesz mógł być sobą. Czy będziesz mogła. Więc tutaj sobie odwracajcie tę energię. Jeżeli jesteście samotną osobą, tutaj w czerwcu, czekasz na jakiś cud. Może jesteś po rozwodzie, więc tutaj ten cud może przyjść. Może już tak się zadziewa. Na co warto zwrócić uwagę? Mamy tego diabła. Zwróć uwagę na diabła, na to, co ci podpowiada. Kusi cię, kusi by... co? Kapłanka. Zwróć uwagę na to, co cię będzie kusiło. Kto cię będzie kusił? Bo tutaj widzę trójkąt, ale momentalnie jak dopuścisz do trójkąta, tak ten związek, w którym jesteś, się rozpadnie. Śmierć to koniec czegoś, to jest nagły koniec jakiejś sytuacji. I rozpoczyna się coś nowego. Koniec cyklu, rozpoczyna się nowy cykl, tak? Jaka jest rada? Jaka jest rada? Warto zostawić te czarne chmury za sobą i pójść naprzód, przed siebie, snuć nowe plany, ponieważ jesteś na dobrej drodze, by osiągnąć ten sukces finansowy, zawodowo-finansowy, mieć rodzinę, myślę, że tutaj nawet jakieś tutaj pieniądze mogą przyjść nieoczekiwane do ciebie, raku, których się nawet nie spodziewasz. Warto myśleć w sposób pozytywny. Warto myśleć w sposób pozytywny, ponieważ te pozytywne myśli będą przyciągać do ciebie pozytywne historie. Czyli to, co będziesz pragnął, będzie się realizowało. Musisz w to uwierzyć. Jest też tutaj królowa denarów, która tutaj chodzi o tą energię, żeby być twardym jak ta osoba, twardo stąpającym po ziemi, że tak powiem, i realizuj swoje pragnienia, marzenia. Nie obawiaj się, że coś nie wyjdzie. Po prostu nie dopuszczaj takich nawet myśli do głowy. No dobra, co tutaj w miłości się pokaże? Masz może pytanie, raku, więc zapraszam. Spytaj swoje anioły. Ważna jest tutaj ta medytacja, tak?
wgląd w siebie, bo te odpowiedzi raku są przecież w każdym z nas. Jak, no i to w tobie na pewno. No dobra, patrzmy co w pracy. W pracy. Dwójka mieczy. Cóż? Taka niepewność tutaj bije o tej karty. Zastanawiasz się, czy warto współpracować z kimś, czy też nie. Serce mówi jedno, rozum drugie. Ale wyjdziesz z tej matni, z tej sytuacji. To tak jakbyś zostawił te wszystkie swoje lęki, obawy i ruszył naprzód, jeśli chodzi o pracę, więc odchodzisz od tego, właśnie od tej niepewności w czerwcu. Na co warto zwrócić uwagę, jest cesarzowa. No, myślę, że warto być pewnym siebie. Wszystko, co dobry pomysł. Myślę, że ty, raku, masz zawsze dobre pomysły na coś. Warto je realizować. Być może szukasz pracy, więc ta praca, no tą pracę znajdziesz w tym miesiącu. Być może szefową może być kobieta i mężczyzna, i mamy cesarza. I dwójka znowu. I dwójka mieczy. Takie zastanawianie się, warto z nią współpracować, czy nie. Czy warto z nim współpracować, czy nie. Głównie chodzi o współpracę z kimś. I będziesz tworzył coś nowego. Będziesz stworzył coś nowego. Będziesz jakby zbierał nowe informacje, ale no nie będziesz się, nie będziesz rozpowiadał, że to robisz. Po prostu będziesz robił coś w swoim zakresie. Zwróć uwagę na tą swoją niepewność. Nie wiem, czy ty jesteś tą kobietą, czy mężczyzną. Tu jest przedstawiona po prostu historia, sytuacja. Rada. Broń swojego zdania i za swoją intuicją. Tak jak wcześniej było powiedziane w tym głównym czytaniu, żeby słuchać własnej intuicji, a będziesz zwycięzcą. Czyli tutaj się wszystko poukłada tak, jak tego pragniesz. Warto przyjrzeć się, warto przeanalizować coś, warto ułożyć sobie plan działania, ale tak by, ale w osamotnieniu jakby, bo czujesz, że osoba, która będzie chciała mieć wpływ na twoje decyzje, to nie będą twoje decyzje, to będzie jakby wbrew tobie. No nie będziesz czuł się z tym po prostu i będziesz się bronić. I myślę, że to jest dobra droga, by właśnie, jeżeli chcesz coś stworzyć samemu w jakiś sposób, pójść drogą, własną ścieżką. Więc no, decyzję musisz podejmować sam, raku. No dobrze, zobaczmy, co tutaj mają karty do powiedzenia anielskie w temacie pracy. Masz pytanie do nich, więc zapraszam. W przeciągu roku życzę cierpliwości, kochani. Pokojowe rozwiązanie. Nie mam pojęcia, o jaką sytuację chodzi. Może ty, raku, wiesz. W każdym razie wszystko idzie ku dobremu. Czego ci z całego serca życzę. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa.